Społecznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Słubicach odbyły się kolejne ciekawe warsztaty. Jesteśmy szkołą przede wszystkim artystyczną, mamy wiele uzdolnionych dzieci i staramy się je rozwijać na każdej płaszczyźnie. Dzisiaj przeprowadzamy warsztaty z kąpieli solnych. Przybyła do nas pani, która właśnie nam tutaj pomaga we wszystkim, uczniowie są bardzo zaangażowani i staramy się robić to dla nich, a oni są bardzo zaangażowani i z tego jesteśmy dumni. Uczniowie są od 1 do 4 klas, więc praca nigdy z dziećmi, no umówmy się, nie jest łatwą pracą, no ale akurat w moim przypadku jest to łatwa praca. Prowadzenie warsztatów z dziećmi nawet przedszkolnymi i dziećmi w wieku szkolnym nie jest dla mnie trudnością. Nawiązuję łatwo kontakt, też mam wykształcenie pedagogiczne, więc jest mi o wiele łatwiej. No i po prostu czuję się dobrze na warsztatach i jestem no, miło zaskoczona zaproszeniem pani dyrektor na zajęcia. Inspiracja wzięła się z wyjazdu. Pierwszym takim pomysłem i wizją był wyjazd do Krakowa, do Wieliczki, kopalnia soli. No więc naoglądałam się dużo soli i w drodze do domu pomyślałam sobie, dlaczego by nie spróbować, nie doczytać, zrobić dla siebie takiej soli, tak? Naturalnej, z naturalnych ziół, płatków róż, lawendy, mniszka i wielu, wielu innych jeszcze kwiatów i dobrodziejstw naszego ogródka. No więc w trakcie wyjazdu to był taki główny punkt zapalny, żeby zrobić po prostu dla siebie, spróbować. No i później poszło w tą stronę, że okazało się, że ta sól jest tak prostym składem i naturalnym, że myślałam, no pewnie znajomi, rodzina, bliscy ucieszą się, jak dostaną taki upominek dany od serca dla kogoś, kto po prostu też lubi naturalne kosmetyki, tak? Które nie mają parabenów i wszelkich dodatków z E200, E300 i tak dalej, prawda? Więc no, w taki sposób powstała pasja do robienia naturalnych produktów dla ciała i skóry. Warsztaty solne to dla uczniów wartościowo spędzony czas i kreatywna zabawa, wymagająca cierpliwości i skupienia, dająca wyjątkowy efekt. A to, jakie będzie przeznaczenie tych kolorowych woreczków, niech pozostanie jeszcze tajemnicą.